Pogoda nam dzisiaj nie sprzyjała. Jesteśmy po raz 23 na sprzątaniu rezerwatów przyrody i terenów zielonych na terenie miasta Cieszyna. W sumie jest to sprzątanie już ponad 50, jeżeli chodzi o nas, o nasz powiat cieszyński. No, jest podziw dla szkół, że mimo tak niesprzyjającej pogody potrafili się zmobilizować i trzy grupy szkół, jak już było wymieniane, z zespołu szkół numer 1 imieniem Szybińskiego, która to szkoła obok zespołu szkół ekonomiczno-gastronomicznych uczestniczy we wszystkich sprzątaniach od początku. Mamy dodatkowo jeszcze szkołę, dzisiaj szkołę podstawową numer 5. No, grupy liczyły dzisiaj po 15 osób z paniami opiekunkami. Cóż powiedzieć, nazbieraliśmy około 20 worków 100-litrowych, które zostaną zebrane przez zakład gospodarki komunalnej, skąd mieliśmy worki i rękawice. Co poza tym, no, oby nam pogoda sprzyjała. Poprzednio robiliśmy to w innych miejscach. Dzisiaj wróciliśmy na stare śmieci, można powiedzieć, do kampingu Olza, kiedyś się nazywał, w tej chwili pod Czarnym Bocianem. Nowy właściciel jest. Myśmy tutaj zaczynali pierwsze sprzątania w 2007, 2008, 2009 roku. Potem przenosiliśmy się do lokalu Ogrodowa, potem na Przykopę. Aż w końcu tutaj trafiliśmy i bardzo nam się tutaj podoba, że tu możemy zorganizować to zakończenie. Chciałbym jeszcze podziękować tutaj poza opiekunami, którzy tak fajnie opiekowali się dzisiaj grupami, panu Wiktorowi Naturskiemu z Nadleśnictwa. Współpracujemy od początku komisji. Każde jedno sprzątanie, na każdym jednym sprzątaniu robimy razem. Jest dzisiaj tutaj prezes również oddziału PTTK, początkowo gościł zawsze tutaj pan Ryszard Mazur, no a dzisiaj pan Zbyszek Kuczała. Dziękujemy również właścicielce oczywiście obiektu tutaj pod Czarnym Bocianem. Zakończył się konkurs przyrodniczo-krajoznawczy, który prowadziliśmy wspólnie z Piotrkiem Steblem i z panem Wiktorem Naturskim. No, zwyciężyła Justyna Szpin z zespołu Szybińskiego, tak? Na drugim miejscu była Nikola Bochucka właśnie z gastronomicznej szkoły i na trzecim miejscu Michał Skalski ze szkoły podstawowej numer 5.